Tak, będę mówiła o tym, co najbardziej lubię mówić. To znaczy, o mężu też lubię mówić, ale o Bożej obecności chciałam dzisiaj do was mówić, bo to jest niesamowite, ale różne rzeczy są dobre w życiu i dobre jedzenie jest fajne i fajne spotkanie z przyjaciółmi i tak wiele rzeczy Bóg stworzył, żebyśmy się cieszyli i czerpali z tego, ale wiecie, ostatnio miałam dużo niepokojów, jak to człowiek w życiu miewa. Zbliża się rok szkolny, więc już te wszystkie myśli, jak to będzie, wiecie, 2 miesiące, jak się nie pracuje, to się człowiek zaczyna bać tej pracy, nie zapomina, że jak to jest. I te niepokoje, takie presje i ze strony dzieci, szczególnie Jagody, co z nią będzie, jak na nią wpływać, takie niepokoje matki, niepokoje związane... Miałam taką dużą presję, bo nie wiem, czy wiecie, ale jestem youtuberem. Się dowiedziałam ostatnio, że jestem youtuberem. To jest ktoś taki, kto tworzy filmy na YouTube. No i ponieważ tworzę to jako swoją misję, więc zobowiązałam się, że co tydzień będę coś budującego ludziom nagrywała. I też miałam taką presję, bo przez te wakacje się totalnie rozprężyłam. W ogóle jeśli chodzi o pracę, tak, jakąś systematyczność i tak dalej, więc nie mogłam zebrać myśli. Też miałam taką presję, Boże, powinnam coś dać ludziom, a nie wiem co, nie wiem jak się zebrać w ogóle. I te wszystkie presje i lęki powodowały, że moje serce jakoś tak było obciążone coraz bardziej. Ale no właśnie, jak spotkałam się z Bogiem po raz kolejny, to Boża obecność jak przychodzi, to po prostu jest niesamowite, ale te wszystkie rzeczy po prostu tak zaczynają, wiecie, odskakiwać, jak jakieś pchły, nie? Po prostu nawet nie wiesz kiedy. Pojawia się Bóg. Jest taka piosenka, Bethel Church śpiewają, że jak przychodzisz ty, to zmienia się cała atmosfera, wszystko się zmienia. I to nawet nie jest coś takiego, że Bóg powie jakieś konkretne słowo odnośnie tej rzeczy tobie, tylko po prostu On się pojawia i wtedy wszystko widzisz w innym świetle. I wyobraźcie sobie, że po prostu jak Bóg przyszedł do mnie, to nagle się okazuje, że już nie mogę się doczekać, kiedy będzie szkoła. Nie mogę się doczekać, kiedy będzie kościół uliczny, bo też ostatnio miałam różne przemyślenia, lęki z tym związane, ale normalnie nie mogę się doczekać, kiedy będzie wtorek i znowu będziemy wśród naszych bezdomnych. Nie mogę się doczekać, kiedy będę nagrywała następne rzeczy i Bóg zaczął dawać pomysły. I to jest niesamowite, że wystarczy Boża obecność. Tak naprawdę wystarczy nam Jezus, wystarczy nam Bóg. I nawet nie potrzeba jakiegoś objawienia głębszego. Wiecie, nie, my czasami coś próbujemy wycisnąć od Boga, bo wydaje nam się, że coś potrzebujemy i nasze modlitwy są precyzyjne, bo właśnie czujemy, że tego potrzebujemy. I może to jest i dobre w pewnych momentach, ale człowiek jest taki głupi, że zapomina, że tak naprawdę tylko Boga potrzebujemy. Nie? Jak On przychodzi, to nawet jeżeli się nic nie zmieni, że wiecie, że nie dostaniemy, nie wiem, jakiegoś przełomu, nie dostaniemy uzdrowienia, nie dostaniemy nowej pracy, nie dostaniemy tych rzeczy, które nas męczą, to po prostu z Nim jest zupełnie inaczej. Nie? Po prostu inaczej na to patrzymy. I dlatego dzisiaj chciałam mówić o Bożej obecności. Na pewno pamiętacie, kiedy Jakub miał sen, położył sobie kamień pod głowę, nie wiem w ogóle jak to możliwe, że można było spać z kamieniem pod głową, jeszcze zasnąć, tak? Inne czasy były. Ja ciągle poduszki zmieniam, bo mi ciągle niewygodnie, nie? Ciągle kark drętwieje, a on z kamieniem. Ale może to jest jakiś przepis na Bożą obecność, nie wiem. Położył sobie ten kamień, zasnął, a miał sen, gdzie Bóg mu się objawił, powiedział, że ja będę z tobą wszędzie. Tam była pokazana głębsza oczywiście treść, ale on się obudził i powiedział, prawdziwie Bóg jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I dzisiaj chciałam wam mówić o tym, że Boża obecność, ona jest cały czas, tak? Ona cały czas jest, Bóg tutaj jest z nami. A jednak w Biblii jest tak wiele razy powiedziane, żeby szukać Boga, żeby szukać, szukajcie mojego oblicza, tak? O szukaniu Bożej woli, o szukaniu głosu, o szukaniu osoby. Czyli jest coś takiego, że my nie rozpoznajemy Boga, nie widzimy Go, nie słyszymy Go. On cały czas jest, ale my musimy szukać, nie dlatego, że Jego nie ma, tylko dlatego, że my Go nie widzimy i my Go nie słyszymy. Przez swoją cielesność, przez to, jak jesteśmy ukształtowani w tym świecie, te duchowe odczuwanie jest u nas zaburzone.
I dlatego potrzebą jest to taki wysiłek pewien z naszej strony. W tej historii o Jakubie jest ciekawe, że Jakub mówi dalej, to miejsce przejęło mnie lękiem, prawdziwie tutaj dom jest, bo dom Boga jest na tym miejscu. I on zaczął myśleć o tym, żeby złożyć Bogu, żeby tam wybudować Bogu ołtarz z tego kamienia, na którym spał też. To jest ciekawa historia. Ona wskazuje na to, że czasami Bóg jest, a my go nie widzimy. Dzisiaj chciałam mówić właśnie na ten temat. Czy znacie tak, czy przypominacie sobie takie historie z Biblii, gdzie ludzie nie rozpoznawali Boga? Że Bóg był, a oni nie rozpoznali Jego obecności. Przypominacie sobie coś takiego? Były takie miejsca w Biblii? To może powiecie. Pytam was, bo może jeszcze jakieś znacie fragmenty, które ja nie znam, bo ostatnio ten temat mnie bardzo ciekawi. Chodzi ci w ogóle jako Mesjasza, jako Boga, tak. Symeon i Anna rozpoznali w dzieciątku już, tak? A niektórzy nie rozpoznali nawet jak czynił niesamowite rzeczy, nie? I nauczał. Tak, więc to rozpoznawanie to jest ciekawa kwestia, bo jedni widzą i nie widzą i nawet nie jesteś w stanie wytłumaczyć, tak? Nie jesteś w stanie pokazać, zobacz, to jest Mesjasz, to jest Bóg, to jest to, co my cały czas się zmagamy, tak? Myśmy się nawrócili, zobaczyliśmy Mesjasza, zobaczyliśmy Boga, a wiele osób ma dostęp do tych samych informacji. Mogą być na tym samym koncercie, mogą czytać tą samą książkę, tą samą Biblię i nie doświadczają, nie widzą, tak? To jest niesamowite, to jest ciekawe. Ale chciałam, żebyśmy sobie przejrzeli te historie, w których właśnie ludzie nie rozpoznali o Bożej obecności i zastanowili się, dlaczego nie rozpoznali, dlaczego my nie rozpoznajemy często Boga, bo skoro Boża obecność rozwiązuje wszystkie nasze problemy, wystarczy, że On jest. Pamiętacie, jak Mojżesz się modlił, że jeżeli Ty z nami, Boże, nie pójdziesz, to my nie idziemy. On był świadomy tego, że po prostu bez Boga to nie ma co w ogóle. Nie ma z czym do ludzi, tak? Jak ja mam żyć bez Boga? On był głęboko świadomy. Była taka historia, kiedy Izraelici chcieli pójść na bitwę, pamiętacie, bez arki. Powiedzieli, pójdziemy, bo Bóg tego wcześniej chciał, ale oni byli nieposłuszni. I potem jednak się zreflektowali, poszli, ale Mojżesz wtedy mówi, nie, bo teraz Bóg nie idzie. I on razem z Arką i z kapłanami zostali, a oni poszli. Pamiętacie, oni zostali pobici wtedy, nie? My jesteśmy bezradni zupełnie bez Bożej obecności. Więc skoro to jest tak ważne, to musimy też się nauczyć, dlaczego my nie rozpoznajemy tej Bożej obecności w swoim życiu. Nie widzimy tego Boga na co dzień, wiecie, w tych różnych trudach życia. Niby wiemy teoretycznie i w niedzielę sobie przypominamy, jak jest uwielbienie. My, wiecie, wtedy jakby wow, no rzeczywiście, często... Jest to smutne, ale są chwile, że w niedzielę to jest jedyny moment, kiedy sobie przypominamy, nie? Są takie okresy w naszym życiu. Więc kluczowym jest, żeby rozpoznawać Bożą obecność wokół siebie. Każdego dnia i w każdej chwili. Był taki brat, Lawrence się nazywał, Wawrzyniec chyba po polsku to się nazywa. On napisał taką książkę, kiedyś książek nie było, bo to było bardzo dawno temu, nie wiem, 1300 coś tam. Napisał takie dzieło, które się nazywało Praktykowanie Bożej Obecności. To jest bardzo ciekawa rzecz, ja to po angielsku czytałam, nie wiem, czy po polsku to jest dostępne, ale ten człowiek rozumiał, że nie tylko rozpoznawać powinniśmy Boga wokół siebie, czyli czuć Jego obecność, być świadomi, że Bóg jest tu i teraz z nami, ale że możemy to praktykować. Czyli to jest pewna czynność, pewne coś, co my możemy robić na zasadzie jakiejś dyscypliny, tak? Czyli czegoś, co również od nas zależy. To nie jest tak, że Bóg... Bo my często prosimy Boga, Boże, objaw nam się, chcielibyśmy przeżyć coś wielkiego, nie wiem, podczas konferencji, a jak jest takie szczególne namaszczenie ducha i pragniemy tych momentów, ale czasami myślimy, że to jest zupełnie niezależne od nas, jakby, że to tylko Bóg wybiera niektórych i niektórym się objawia. Ja wierzę, że oczywiście Bóg jest, On ma wolną wolę i On decyduje, ale On reaguje na naszą postawę, tak, że my możemy
swoje miejsce, swoje serce umieści w takim miejscu, w którym będziemy podatni i będziemy odbierać tą Bożą obecność, tak? I będziemy, ludzie będą się dziwili, jak ty często masz sny, jak ty często masz wizje, jak ty często Boga czujesz, jak ty często tu widzisz, tam widzisz, jak często Bóg do ciebie przemawia. Ale to jest coś, na co my mamy wpływ. Czy my będziemy mieli takie serce, które tak pragnie i będzie tak na to nastawione, tak? Czy będziemy to mieli na uwadze? Tak więc te fragmenty, tak, to co Asia mówiła, pierwsza historia jest, to są uczniowie, którzy byli w drodze do Emaus, to jest 24 rozdział Ewangelii Łukasza. Możecie sobie tutaj to otworzyć. Takie cztery historie tylko wybrałam, których na pewno jest więcej, już żeście wymienili więcej, ale to są cztery historie, gdzie są cztery różne przyczyny, dlaczego nie rozpoznajemy Bożej obecności. Jesteśmy nieświadomi, że Bóg jest, a On jest. Tutaj w tej historii znacie ją, że rozmawiali tutaj uczniowie, od 13 wersetu czytamy, że rozmawiali ze sobą, szli do wsi zwanej Emaus i wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. I wtedy spotkali Jezusa. I nie rozpoznali Go. On się zaczął pytać, co się wydarzyło, a ty jedyny jesteś, który nie rozumiesz, co się wydarzyło. I On zaczął im wykładać pisma. I oni cały czas myśleli sobie pewnie, jaka mądra osoba. Jaka mądra osoba, zaczynało im się rozjaśniać w głowach i tak dalej, ale dalej nie rozpoznawali go. I zobaczcie, aż patrząc do 29 wersetu, doszli do wsi i wymogli na nim, zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień, chyli się ku końcowi. Wstąpił więc, by z nimi zostać. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły im się oczy, poznali go, lecz on znikł. A oni powiedzieli sobie, czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenia pism? Trochę straszne, nie? Oni go rozpoznali, on od razu zniknął. Po prostu to był fajny moment, żeby móc trochę się zrehabilitować w jego oczach, tak, że go nie rozpoznali. Ale tutaj jakby nie widać, dlaczego oni go nie rozpoznali. Tak? Widzimy, że w momencie, kiedy zaczął łamać chleb, być może by to był moment, kiedy zobaczyli jego dłonie. Tak? Być może to był moment, kiedy zobaczyli, że to jest ten, który dał się przybić i dlatego go rozpoznali. Ale zauważcie, że wcześniej, kiedy oni rozmawiali z Jezusem, oni wyrażają tutaj różne wątpliwości. I zobaczcie, od 21 wersetu jest napisanie, a my mieliśmy nadzieję, bo to jest mowa o ukrzyżowaniu, a my mieliśmy nadzieję, że On jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia, ale niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas. Były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz nie znalazły jego ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto powiedziały, że ukazali im się aniołowie z wiadomością, że On żyje. Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali. I co jest ciekawe, że tutaj oni wyrażają takie rozczarowanie. Rozczarowanie, bo oni myśleli, że On będzie Mesjaszem, że On będzie tym, który wyzwoli Izrael. Ja myślę, że często w naszym życiu są takie momenty, kiedy my jesteśmy rozczarowani Bogiem, że On inaczej odpowiada na nasze modlitwy albo inaczej się zachowuje, niż my byśmy tego oczekiwali. Może komuś pobłogosławił w życiu czymś, bo się ktoś modlił. My się wtedy modlimy, bo chcemy tego samego, a dostajemy coś zupełnie innego i jesteśmy rozczarowani. Dlaczego nie mogę mieć tego samego, co mój brat i siostra? Dlaczego nie mogę być w tym samym miejscu w swoim życiu? Przecież skoro Bóg jest tak wszechmocny, to dlaczego ja nie mogę Go teraz usłyszeć? Dlaczego nie mogę czegoś od Niego uzyskać? Często nie dla siebie nawet, tylko dla innych ludzi. I to rozczarowanie Bogiem prowadzi do tego, że my nie rozpoznajemy Boga, który przychodzi w innej postaci. To jest zupełnie tak, jak na pewno słyszeliście to porównanie, kobieta, która spodziewa się dziecka, jest jak ktoś taki, kto
wsiada do samolotu i ma lecieć na wakacje do Włoszech i kupiła sobie już kapelusz i okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy, jest nastawiona na super gorące wakacje i nagle się okazuje, że ten samolot ląduje w Norwegii i wcale nie jest gorąco, bo się okazuje, że na przykład jej dziecko się urodziło niepełnosprawne. Może się wydawać, że to nowe miejsce to jest zupełnie niefajne miejsce, tak? Bo nie jest gorąco i nie będę mogła używać tego kostiumu i mojego pięknego kapelusza. Ale po jakimś czasie zaczynamy odkrywać, że w tej Norwegii jest pięknie, że tam są fiordy, że tam są piękne plaże, że tam jest dziko, tam nie ma takich tłumów jak we Włoszech. I człowiek odkrywa, że to ta wola Boga albo to, co Bóg robi w moim życiu, jest równie piękne. Tylko możemy tego nie zauważyć i całe życie biadolić i narzekać, że nie jesteśmy w tych Włoszech, tak? Ojejku, wszyscy we Włoszech na plażach, a ja w tej Norwegii, nie? Rozczarowanie powoduje, że nie zauważamy błogosławieństw, nie zauważamy samego Boga w swoim życiu. Kiedy zaczynamy otwierać swoje serce na Boga, który w różny sposób może do nas przyjść, to w różny sposób się może objawić, to jest niesamowite, jak możemy zyskiwać, możemy słuchać piosenki w radiu, która komuś innemu może się wydawać, o, jakiś kawałek leci, nie? A ty tam słyszysz, Bóg mówi do mnie, właśnie Bóg do mnie przemawia, tak? Jakiś czas temu miałam taki czas też smutny w moim życiu i podczas modlitwy i czytania pisma przyleciał motyl, usiadł mi na kolanie. Taki typowy, brązowy, te pawie oczko. Paść królowej, tak. I tak odczułam, że to Pan Bóg przychodzi, żeby mnie pocieszyć. Wiecie, od tej pory tak często te motyle przylatują i siadają na mnie, na głowie, tu nawet w naszym domu przylatują i są w naszym salonie na przykład, nie? I za każdym razem, jak je widzę, mówię, Boża obecność, Bóg jest tutaj, nie? I po prostu wszystko się zmienia, tak? Przypominam sobie, że nie sama dźwigam to wszystko, nie pcham tego wózka sama, tylko tu jest Bóg między nami. Wtedy się tak wszystko przemienia, tak jak śpiewają. Ostatnio jak byliśmy na plaży, opowiadaliśmy z Maćkiem, że nocowaliśmy na plaży, ale nie mówiłam, mieliśmy taki też czas modlitwy i czytałam książkę o Bożych cudach, jak Bóg dokonuje niesamowitych rzeczy u innych ludzi. I w trakcie czytania tej książki zaczęła mi ręka tak drżeć. Po prostu normalnie tak. Ja nie jestem osobą, która reaguje jakoś na Ducha Świętego zazwyczaj bardzo mocno, ale jeżeli reaguje i jest bardzo mocne namaszczenie, to właśnie trzęsą mi się dłonie, szczególnie prawa ręka. I często mi się odwraca w tą stronę. Nie wiem jeszcze, co to znaczy. Pewnie kiedyś mi Bóg wytłumaczy, ale podczas czytania tej książki zaczęła trząść mi się ręka, zupełnie bez powodu i mówię, Boże, Ty tu jesteś, to jest Twoja chwała, to jest Twoja obecność. Oczywiście to nic nie znaczy, ale znaczy nie znaczy ta moja ręka, ale to, że Ty tu jesteś, coś znaczy. To, że Twoja obecność jest na tej plaży, znowu zmienia moją perspektywę patrzenia na moje życie. I to są takie drobne rzeczy. Następna rzecz to była na przykład parę dni temu. Mówiłam Wam, że tak się zmagałam, nie wiedziałam, co nagrać, jak mój nowy filmik i nie wiedziałam, jaki temat wybrać. Nie mogłam się skupić, żeby po prostu jakąś taką sensowną całość ułożyć. I któregoś ranka wstałam rano, Maciek mnie akurat obudził 4:30, on wstał 3:30, to dla niego normalne często, ale 4:30 dla mnie to jest naprawdę środek nocy. Się obudziłam, nie mogłam już zasnąć, więc mówię, fajny, będę miała czas z Bogiem, taki dłuższy. I rzeczywiście spędziłam czas z Bogiem i postanowiłam zaraz po tym czasie z Bogiem, że otworzę komputer i napiszę scenariusz do następnego filmu. I słuchajcie, po prostu było takie namaszczenie, że zaczęło płynąć ze mnie. Normalnie, mało że napisałam dwa scenariusze. Tak jak przez tydzień jeden mi się udaje, może taki porządny coś stworzyć, to podczas, nie wiem, pół godziny napisałam dwa scenariusze. Od razu po prostu wiedziałam, że to nie jest ze mnie. I w trakcie tego pisania zauważyłam, że mam złoty pył na dłoniach. Tutaj w tych częściach tylko miałam, w tych kciukach, które używałam do pisania. Mówię, Boże, Ty tu jesteś, po prostu Twoja obecność tutaj jest. Znowu pył może nic nie znaczyć, ale Boża obecność zmienia wszystko.
Potem Maciek się mnie pyta, jesteś przygotowana, żeby nagrywać ten filmik? Ja mówię, jestem mocno przygotowana, bo wiem, że to nie ze mnie. Totalnie wiem, że to nie ze mnie. To po prostu spłynęło z góry, tak jak na Krzyśka piosenka. I to są niesamowite rzeczy. Tylko to, dlaczego o tym wszystkim mówię? Mówię o tym, że nasze serce musi być w takiej pozycji, żeby te rzeczy się nie zdarzały od czasu do czasu, tylko było codziennością, tak? Żebyśmy tym żyli, żeby to było po prostu miałem sen, tu ktoś powiedział. To są piękne rzeczy, więc nasze serce się przygotowuje przez to, że rozprawiamy się z rozczarowaniem i nie pozwalamy, żeby ono, to przeszłe rozczarowanie, że coś nie wyszło, że nie tak się podziało, a zamyka nas na Boga, że stajemy się tacy trochę, wiecie, nieufni, nie? Co on znowu wykombinuje. Może lepiej się nie modlić, bo znowu coś dziwnego, dziwnie odpowie. Następna historia jest w Ewangelii Marka w szóstym rozdziale 6:45. Ewangelia Marka 6:45. Tu jest moment, kiedy Jezus rozpuścił uczniów wcześniej, żeby popłynęli na drugi brzeg jeziora. On został jeszcze, żeby się modlić i rozpętała się burza. I tu jest mowa o tym, że Jezus przyszedł do nich, chodząc po jeziorze. Zobaczcie, tutaj jest w 46 wersecie. Po rozstaniu się z ludźmi odszedł na górę, chciał się pomodlić. Tymczasem nastał wieczór, łódź była na środku jeziora, a on sam na lądzie. Wówczas zobaczył ich, jak walczą przy wiosłach, gdyż wiatr mają przeciwny. I około 4 nad ranem przyszedł do nich po falach i chciał ich wyminąć. Oni jednak, gdy go zobaczyli idącego po wodzie, pomyśleli, że to zjawa i krzyknęli. Wszyscy go bowiem zobaczyli i przestraszyli się, lecz on natychmiast odezwał się, odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. To znowu moment, gdzie oni go nie rozpoznali. Myśleli, że to zjawa jest, tak? Co w tym przypadku im przeszkodziło? Strach, tak? Strach, lęk. Byli w sytuacji niebezpiecznej, walczyli o życie. Byli, ich serca były stworzone, tak? Były takie w stanie lęku głębokiego. I teraz jeszcze widzą, ktoś chodzi po jeziorze, no to już w ogóle tragedia. Byli podatni na to, żeby widzieć, żeby ulegać następnemu strachowi, tak? Jeden strach otwiera twoje serce na następny strach, na następny lęk. Czasami to się nawarstwia, jest mnóstwo lęków. Lęk, strach przed naszym życiem nie pozwala nam dostrzec Boga. Jest mnóstwo ludzi, którzy mówią, że nie słyszą Boga, że oni wołają do Boga, ale nie słyszą Jego głosu, bo się cały czas boją. Boją się o swoje życie, boją się, że może Boga w ogóle nie ma, tak? Boją się, że może Bóg jest, ale ich nie lubi, dlatego im nie odpowiada. Tak? Mnóstwo jest różnych przyczyn. Kiedyś nagrałam właśnie taki filmik, który się nazywał, niedawno, 2 tygodnie temu nagrałam filmik, który się nazywał Dlaczego Bóg nie odpowiada na modlitwy? Taki przekorny temat, ale wyobraźcie sobie, że ludzie tak mocno są zainteresowani tym tematem, że ten film w przeciągu 4 dni miał 3,5 tysiąca obejrzeń. Co w moim przypadku, ja jestem początkującym youtuberem, nie? Więc to nie jest dużo dla mnie. Tak, to było niesamowite. Zazwyczaj około 500 jest, tak? A tu było 3,5 tysiąca i to cały czas rośnie. Ludzie szukają przyczyn, dlaczego Bóg im nie odpowiada, dlaczego nie słyszą Boga, dlaczego nie zauważają Boga. Inni mają sny i nie rozumieją, gdzie Bóg ich prowadzi, rozumieją, jaka jest wola Boża, tak? Jest im łatwo. A oni myślą, że są jacyś gorsi. Lęk, strach. To wszystko czasami latami trwa w naszym życiu. Tak bardzo się boimy różne rzeczy, że myślimy, że Boga nie ma, tak? Że w tym wszystkim, że Bóg mnie zostawił. Musimy strzec swojego serca. Wiecie, Bóg odpowiada czasami przez tak niesamowite rzeczy. 3 dni temu mieliśmy takie zdarzenie w domu, ponieważ Jaśmina, nasza córka, jest jedyną łagodną osobą w naszej rodzinie, więc wszyscy, cała nasza trójka pozostała, czerpiemy od niej tą łagodność i uspokajamy się przy niej. Co, chciałeś powiedzieć coś, Maciek? I wyobraźcie sobie, zaraz wam to jest prawda. Amen, tak? Opiszę wam, jak łagodna jest moja córka. Maciek
lubi lody i zazwyczaj kupuje lody. Czasami zostawia trochę lodów w zamrażarce, jak nie zje wszystkich. Czasami. Tak się zdarzyło ostatnio. I słuchajcie, pojechał do Warszawy i ta końcówka lodów została w zamrażarce. No ja sobie przypomniałam o tych lodach, wyciągnęłam je. Akurat była Jaśmina w kuchni, mówi, o, są jeszcze lody. No i tak było widać, że ma ochotę. No ale gdzieś potem poszła, ja też zapomniałam o tych lodach, ale wieczorem sobie przypomniałam. Wzięłam te lody i zupełnie nie pamiętając o swojej córce, wtrążoliłam po prostu tą końcówkę, nie? Przychodzi Jaśmina i mówi tak, mamo, a gdzie są te lody? A ja mówię, Jaśminko, przepraszam cię bardzo, nie zjadłam je do końca. Aha, no dobra. I poszła sobie, tak? Następnego dnia Jagoda robiła placki, takie suche placki. My lubimy takie suche placki, oliwa, mąka, nic więcej, nie? Na patelni. Robiła te placki, ja przychodzę, robiła tylko dla siebie. Ja przychodzę, mówię, o, jakie placki fajne, nie? Wzięłam jednego placka, zjadłam, chciałam zjeść drugiego, a Jagoda mówi, ale ten drugi jest dla Jaśminy. Ale mi tak smakował ten placek, wiecie, że po prostu go zaczęłam tak troszeczkę, wiecie, te końcóweczki, tak, nie? I tak potem żeśmy się zagadały i tak z 1/3 tego placka zjadłam Jaśminę jeszcze, nie? Może nawet więcej trochę. I wyobraźcie sobie, że Jaśmina była przy mnie i ona na to wszystko patrzyła, nie? Mówię, mama, ale to jest mój placek. Ja mówię, no przepraszam cię, córko, znowu tak wyszło jakoś, nie? Taka mu zło. Ja wiem, że zły obraz matki teraz przedstawiam bardzo. Jaśmina też mnie kocha, więc nie jest tak źle. Ale wyobraźcie sobie, że ona się zupełnie nie zdenerwowała. Zupełnie. Po prostu trudno mi powiedzieć, uśmiechała się do mnie, tak po prostu jakby ona była matką, a ja córką, wiecie, tak po prostu mama łakomczucha, nie? Jagodzie się zrobiło żal Jaśminy, więc dała jej jeszcze jednego, więc Jaśmina tak naprawdę zjadła ponad jeden placek, więc jeszcze zyskała na tej sytuacji, co jest typowe właśnie dla ludzi, którzy są łagodni, jeszcze zyskują na tym. Ale co mnie uderzyło i co mi Bóg pokazał potem, podczas kiedy spędzałam z nim czas, on mnie tak mocno pokazał mi przez tą łagodność Jaśminy, że on jest taki, że on jest jeszcze bardziej nieskończenie łagodny, że po prostu nie jest w stanie go nic wzburzyć. Wiecie, gdyby Jagoda była na miejscu Jaśminy, słuchajcie, to by talerze fruwały w kuchni, tak? Ktoś zjadł jej lody albo placki, no po prostu byłby krzyk, nieprzyjemna atmosfera, trzaskanie drzwiami i tak dalej. Jakby któreś z nas, dorosłych tak, też no, ucierpiało, to może byśmy nie trzaskali drzwiami, ale też byśmy byli źli. Jaśmina, totalna łagodność, spokój. I Bóg mi pokazał, że jego serce jest takie. Wiecie, ja miałam objawienie Bożej, znowu Bożego charakteru, Bożej obecności przez to, jaka jest Jaśmina. Ja zaczęłam się modlić, Boże, ja chcę być taka jak Jaśmina, ja chcę być taka jak Ty, tak? Ja chcę mieć takie serce. Wiecie, jak taki olbrzymi ocean, że możesz tam wrzucać jakieś ciężary, a to tam, wiecie, jakaś fala maleńka i już wszystko zapomniane. Po prostu, wiecie, żeby mieć takie serce, nie? I to objawienie Boga i może przyjść właśnie przez Twoje dziecko, nie? Gdzie pokazuje ci coś takiego i powiesz, no to jest dziecko, nie Bóg. To jest Boża obecność. Tak więc tu był strach. Strach nas może oddzielać. I jeszcze dwie historie w sumie. To jest ciekawe, że często nie rozpoznawano Bożej obecności po zmartwychwstaniu Jezusa. Co też mi dało do myślenia. Bo wiecie, jak w Starym Testamencie widzimy, Boża obecność przychodziła. Pamiętacie, że przychodziła w obłoku, w piorunach, jak była góra Synaj i Mojżesz stał pod tą górą i Bóg przychodził, to góra zaczęła drżeć cała, dymić i ogień był tam. No i Mojżesz, wiecie, on był kozak, więc on wchodził w tą atmosferę. On wiedział, tam jest Bóg, nie? I on tam szedł. Ale cała reszta się bała. I tam nie można było pomylić, czy jest Bóg, czy nie ma Boga. Drży, jest huk, ogień, tam jest Bóg, tak? Jak Mojżesz miał namiot spotkania, który sobie rozbijał poza obozem, to cały Izrael widział, że przychodziła chwała Pańska i zstępowała w obłoku nad ten namiot. I wszyscy wiedzieli, Bóg przyszedł. Bóg przyszedł, Bóg odszedł, tak?
Bóg, jak ich prowadził, to w dzień to był obłok, w nocy to był ogień. Wszyscy widzieli, Bóg prowadzi. To było wręcz twoje wszystkie zmysły. Były świadome, że tu jest Bóg. Później był Jezus, przyszedł Jezus. Boża obecność objawiona w Jezusie. Jezus był człowiekiem, można go było zobaczyć, można było Bożą miłość objawioną zobaczyć na jego twarzy, w jego oczach, zobaczyć w jego czynach, co się dzieje, tak? Boża obecność była też zmysłami odbierana, chociaż w wielu przypadkach już sercem trzeba było rozpoznać, tak jak uczniowie w Emaus, tak? Ich serca rozpoznały Bożą obecność. I wiele osób rozpoznawało w Jezusie Bożą obecność i że On jest Bogiem, ponieważ ich serca im dawały znać. Ale co jest ciekawe, że po zmartwychwstaniu Jezusa ta Boża obecność jest coraz bardziej duchowa, a mniej fizyczna. I jestem przekonana, że to jest związane z tym, że Bóg nas wychowuje do... To nie znaczy, że już się nie objawia fizycznie, bo objawia się fizycznie również, ale... Chce nas wychować do coraz większej dojrzałości, żeby sfera ducha nasza była coraz bardziej wrażliwa, tak, żebyśmy rozpoznawali go duchowo, żebyśmy byli czuli na te poruszenia serca, które odczuwam, kiedy on przychodzi. Że nawet nic fizycznie się nie dzieje, a ja czuję, że tu jest Bóg. Tak czasami na ulicy mamy z Maćkiem. Po prostu nic się nie dzieje. To nie jest tak, że tłumy się nawracają i są uzdrowienia, ale czujemy, że tu jest Bóg. Dzisiaj jest jakoś... Po prostu Boża obecność jakoś przyszła. Jakieś otwarte niebo dzisiaj mamy. Nie wiadomo czemu, tak? To tak mieliśmy 2 tygodnie temu. Niektóre osoby były na kościele ulicznym, kiedy było tak ciężko na początku, tak? Że było uwielbienie. Po prostu 3/4 spotkania było tak ciężko duchowo, nie było wiadomo czemu. Ludzie się w ogóle nie zatrzymywali. Po prostu jakby niebo z betonu. Nie wiadomo co. Ja nic innego nie mogłam robić, tylko chodziłam i się modliłam. Po prostu, Boże, przełam to, zrób coś z tym. Po prostu wiedziałam, że to jest w sferze duchowej coś, nie? A potem przeszło przełamanie, tak? I ludzie zaczęli się zatrzymywać i coś jakby poszło. I to było odczuwalne, tak? To było odczuwalne w duchu, że coś się dzieje. I Bóg chce nas wychowywać do tego, żebyśmy nasz duch był coraz bardziej dojrzały, żeby rozpoznawać, gdzie On jest, a gdzie Go nie ma. I chodzić tam, dać się prowadzić przez Jego obecność. A, żyjecie jeszcze? Dobrze, dobrze mówię? Dobrze. Dobra, słuchajcie, jeszcze Ewangelia Jana, 20 rozdział i 21. W 20 rozdziale jest mowa o tym, kiedy Jezus ukazuje się Marii. To pamiętacie tą historię, tak? Że ona była zapłakana, tak? Ona była... W 11 wersecie jest powiedziane, że płacząc nachyliła się do grobu, tak, kiedy przyszła tam. Czyli ona płakała. I w 13 wersecie Jezus mówi do niej: kobieto, a nie, przepraszam, tutaj jest chyba na aniołowie pytają, tak? Kobieto, dlaczego płaczesz? Czy to jest znowu potwierdzenie tego, że ona płakała? Ona była zrozpaczona, tak? Ona była bardzo mocno emocjonalnie wzburzona. Przyszła i ona nie widziała w tym zmartwychwstania, że Jezus zmartwychwstał. Ona widziała, że zabrali ciało. Mało, że go zabili. Mało, że go ukrzyżowali. To już nawet pochować go nie będzie można, tak? On nie może spokojnie w grobie zostać. Ona była po prostu jeszcze rozbita tym faktem, że podłość ludzka jest tak wielka, nie? I tutaj patrzcie, zobaczymy w 14 wersecie, że gdy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa. Z początku go jednak nie rozpoznała. Wówczas Jezus zwrócił się do niej: kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona natomiast w przekonaniu, że to ogrodnik, czyli dalej nie widziała w nim Jezusa, mówi: Panie, jeżeli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Mario, przemówił Jezus. Ona zaś się obróciła i zawołała po hebrajsku: rabuni, co znaczy nauczycielu. Zobaczcie, to jest też taka ciekawa historia. Ona płacze, że nie ma Jezusa, a On stoi obok. A ona nie widzi, że to Jezus. Dlaczego? Bo była tak mocno rozpaczona. Rozpacz, smutek potrafi zmienić nasze patrzenie zupełnie, tak? Nie widzimy Boga. To jest straszne, najbardziej okropne, że kiedy potrzebujemy najbardziej Boga,
Kiedy wołamy, kiedy jesteśmy zrozpaczeni, to go nie zauważamy, a on stoi tuż obok. Pamiętam, jak kiedyś Randy Clark mówił o tym, że Bóg mu tak powiedział w trakcie, jak on jeszcze nie był znaną osobą, wcale nie występował publicznie i na samym początku, kiedy przebudzenie w Toronto się zaczynało, Bóg go wysłał do tego Toronto, żeby przemawiał. Bóg mu powiedział coś takiego. Don't be anxious, czyli nie bądź zatroskany, tak? Nie bądź taki przejęty emocjonalnie czymkolwiek, ponieważ nie będziesz mógł mnie usłyszeć, tak mu powiedział Bóg, ponieważ nie będę mógł cię używać. Często tak jest, że nasze serce jest albo tak przejęte sytuacją, ludźmi, stresem, odpowiedzialnością, jakimiś naciskami, które ludzie wytwarzają, atmosfera danego miejsca wytwarza, jest wytworzona, że nie jesteśmy duchowo podatni na to, co w duchowej sferze się dzieje, tak? I to jest znowu kwestia, to jest sfera, na którą musimy pracować, żeby dać się pobudzać przez ducha, a nie przez okoliczności i zewnętrzne rzeczy, nie? To jest też czasami tak, myśmy z Maćkiem kiedyś uprawiali coś takiego jak turystyka sakralna. Lubiliśmy chodzić po różnych kościołach po prostu. Lubiliśmy chodzić, bo nas zawsze interesowało, jak inni ludzie wyżywają swoją wiarę, w jaki sposób uwielbiają Boga, w jaki sposób się modlą, nas to zawsze ciekawiło. Nie chodziliśmy dlatego, że chcieliśmy chodzić do innego kościoła, ale po prostu, bo byliśmy adwentystami, było nam dobrze w kościele adwentystycznym w tamtym czasie, ale po prostu ciekawiło nas to, jak inni chrześcijanie wyżywają swoją wiarę. I pamiętam, że były różne uwielbienia tam, które były nazywane uwielbieniem. Czasami tam czułam ducha, czasami nie czułam ducha, ale przez to, że były różne momenty, to musiałam też nauczyć się praktykować coś takiego, żeby się skupiać nie na ludziach, nie na tym, co widzą moje oczy, nie na różnych manierach, wiecie, bo my wszyscy mamy jakieś tak, takie ludzkie po prostu maniery pewne, tak? Sposoby wyrażania swojej wiary po prostu w ciałach, tak? A duch jest jakby niezależny od tego, tak? Duch może być w tej manierze, a może i wcale nie być, nie? I Bóg zaczął mi pokazywać, nie? Nie patrz na ciało, nie patrz na to, co ci ludzie robią, albo jak mówią, czy jak się wyrażają, tylko patrz na ducha, czy tutaj ja jestem, nie? Bądź wrażliwa na mojego ducha. I to oznaczało czasami, że były sytuacje, gdzie wszyscy szaleli z podniesionymi rękami, krzyczeli, a Bóg mnie uspokajał, nie? A Bóg nie. Po prostu, a ja w ciszy. Cała atmosfera sprzyjała podgrzaniu emocjonalnemu, żeby pójść w tym kierunku, ale Bóg działał jakby w moim przypadku przeciwnie, nie? I mi pokazywał, żeby iść za Nim, a nie za atmosferą zewnętrzną, tak? Czasami było odwrotnie, tak? Czasami było tak, że była to w kościele adwentystycznym. W kościele adwentystycznym to żeśmy praktykowały z kolei, kiedy było zupełnie spokojnie, tak? A Pan Bóg nagle tak mocno mnie pobudził, że byłam w stanie wstać, kiedy wszyscy siedzieli, podnieść ręce do góry, tak? Więc takie momenty też były, to chyba były trudniejsze te momenty. Ale po co o tym mówię? Po to, żeby zwracać na to uwagę, tak? Żeby iść za duchem, żeby ta sfera ducha była coraz większa, rozwinięta mocniej. Żebyśmy byli wrażliwi na Bożą obecność, bez względu na to, jaka jest atmosfera, jacy są ludzie dookoła, jak to wszystko wygląda, nawet jak to wygląda w moim życiu. Czy jestem smutny w tym momencie swojego życia, czy jestem bardzo wesoły, podekscytowany, bo kupiłem nowy samochód albo coś innego się wydarzyło. Żeby pomimo wszystko tych emocji, bo wiecie, w tym przykładzie ona była pełna emocji, słusznych emocji, ludzkich emocji, tak? To nie były głupie emocje, bo ona miała konkretne powody. Ale wtedy nie widzimy, nie słyszymy Boga. Musimy umieć wyciszać te rzeczy, które nam przeszkadzają, bo nie zobaczymy rozwiązania. Tutaj Jezus do niej powiedział, Mario, po imieniu się zwrócił i ona go rozpoznała. Rozpoznała go po intymności, wiecie, bo jest powiedziane, że owce znają głos swojego pasterza. I Bóg mówi specyficznie do każdego z was. Nie wiem, jak was Bóg nazywa,
Na przykład ja Maćka nazywam misiaczku, nie? Misiu, misiek, misiaczku. Nasz znajomy mówi kocur, kocurze do swojej żony na przykład mówi, tak? I Pan Bóg do was w modlitwie też jakoś mówi, na pewno. Macie jakiś taki intymny język z Panem Bogiem. I jak Bóg przychodzi i mówi do mnie w jakiejś sytuacji i używa tego słowa, którego często do mnie używa, to ja wiem, że to jest Bóg wtedy. Albo tembr głosu, albo emocje, które towarzyszą, kiedy Bóg do mnie przemawia. Ja to rozpoznaję. W tym przypadku być może Maria również rozpoznała ten tembr głosu, tą łagodność może, tą miłość, którą tylko od Jezusa słyszała, tak? I ten głos po prostu ją otworzył, tak? Na Bożą obecność. Tak czasami jest trudno wytłumaczyć ludziom pewne rzeczy. Wiecie, napisałam taki post na Facebooku o ekologii, że ekologia jest czystą Ewangelią, dbanie o środowisko, prawa zwierząt, że to jest czysta Ewangelia. No i posypały się na mnie straszne gromy, że to nie jest czysta Ewangelia i tak dalej. Głównie chrześcijanie właśnie. I czasami jest tak trudno wytłumaczyć, bo ktoś pisze, dawaj mi tu cytaty biblijne od razu, gdzie jest o ekologii w Biblii, nie? Gdzie tu jest powiedziane, że ekologia to Ewangelia? I tak ciężko jest wytłumaczyć pewne rzeczy, bo pewne rzeczy odczuwamy sercem, one idą z objawienia ducha. A to nie jest tak, że litera tego nie potwierdza, bo ja bym mogła dużo wam znaleźć na temat ochrony zwierząt, praw zwierząt i ekologii, mnóstwo jest. Ale to nie będzie argument dla wielu ludzi, bo objawienie idzie z ducha. Jeżeli ty nie czujesz tego ducha, ta osoba nie odczuwa tego samego, co ty, nie ma tego objawienia, to temu słowami nie wytłumaczysz tego, tak? To jest po prostu inna płaszczyzna porozumienia. No i tak. I ostatnia historia jest w 21 rozdziale Jana. To już jest, to jest moment, kiedy uczniowie wrócili do swoich zajęć, czyli poszli do tego, co wcześniej umieli, tak? Czyli byli rybakami, wrócili do łowienia ryb. Dlaczego to zrobili? No bo 21 rozdział Jana, początek sam. Wrócili do łowienia ryb, bo to umieli i ponieważ Jezusa już nie było, rozwiały się ich jakieś nadzieje, nie wiem, nowego życia, nowego królestwa, gdzie oni będą odkrywali jakąś rolę. Prawdopodobnie też było jakieś rozczarowanie w nich, tak? Zawiedzione nadzieje. Ich plany przyszłości legły w gruzach. Musieli na nowo sobie życie układać, tak? Na nowo odnaleźć się w rzeczywistości. Być może musieli zmagać się z jakąś presją otoczenia. Na pewno, tak? Byli uczniami, coś znaczyli, chodzili za Jezusem, działy się cuda, były tłumy, wiecie, po prostu dużo się działo. To nagle Jezusa nie ma i co? Kim oni są? Rybakami znowu, tak? I ludzie pewnie mówili, no a wy co, nie? A wy co, nie ma mistrza, a wy co robicie? Już nie jesteście tacy mocni, nie? Więc to była też trudna sytuacja dla nich na pewno. No i znowu jest mowa o tym, że nie mogli złowić nic. I w 5 wersecie jest mowa o tym. Jezus zawołał w ich stronę, chłopcy, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Odpowiedzieli, nie. Wówczas Jezus zawołał, zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej już wyciągnąć. Wtedy ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra, to Pan. A gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, przepasał się szatą, bo był rozebrany jak do pracy i skoczył do wody. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Czyli zobaczcie, było tylu uczniów i nikt oprócz Jana nie rozpoznał Jezusa, tak? Po czym Jan mógł rozpoznać Jezusa? Dlaczego Jan go rozpoznał? Jak myślicie? Wiecie, jak prowadzący nie zna odpowiedzi, to pyta publik. Ja się w szkole nauczyłam, że jak nie znam jakiejś odpowiedzi, na przykład po angielsku ktoś mnie pyta, co to znaczy, proszę pani, no nie znam wszystkich słów po angielsku, to mówię, to jest twoja praca domowa, masz sprawdzić, jutro powiesz całej klasie. Co prawda teraz mają komórki, więc są szybsze, nie muszą być praca domowa, to sprawdzają na bieżąco. No, dlaczego Jan rozpoznał i po czym on rozpoznał? Aha, może był gotowy bardziej.
Aha, może miał więcej nadziei, że jednak... Aha. No Jan jest znany jako osoba, która była najbliżej serca Jezusa, tak? Która była w najbardziej intymnym związku z Jezusem. Więc przypuszczam, że te jego uszy duchowe były bardziej wyczulone właśnie. Może też na sposób mówienia. Zobaczcie, że tutaj ta cała sytuacja jest ciekawa, że... Czy ta sytuacja wam coś przypomina z tym zarzucaniem sieci? Nie z tej strony? To jest sytuacja, która się powtarza, bo to było na samym początku, kiedy zanim jeszcze zostali apostołowie powołani, to była identyczna sytuacja w łodzi, kiedy Piotr nie mógł złowić ryb. I Jezus powiedział, zarzuć sieci jeszcze raz. I wtedy zgarnęli mnóstwo ryb. I ta sytuacja się powtarza. I ja myślę, że to jest też ważna kwestia w naszym życiu, kiedy widzimy, że Bóg przychodzi w pewien powtarzalny sposób do naszego życia. I pewne sytuacje się powtarzają, sytuacje zaaranżowane przez Boga. I my musimy też sobie przypominać, co się wydarzyło w przeszłości. Bo jest powiedziane, że świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. To znaczy, że dzieła, które wykonywał Jezus, dzieła, które wykonywał Bóg w twoim życiu, są proroctwem, zapowiedzią tego, co będzie w przyszłości w twoim życiu. To nie musi się identyczna rzecz wydarzyć, ale podobna rzecz, tak? Skoro Bóg zrobił cud w twoim, nie wiem, w kwestii twoich finansów w przeszłości, to zrobi następny cud w kwestii twoich finansów teraz, kiedy jesteś w beznadziejnej sytuacji. Skoro Bóg uzdrowił kogoś w twojej rodzinie, to teraz to jest zapowiedź tego, że Bóg jest dalej, tak samo gotowy uzdrowić, tak, w twojej rodzinie czy ciebie teraz. I ta powtarzalność, to wspominanie tego, co Bóg dokonał w przeszłości, jest bardzo ważne. Całe Biblii się to powtarza, żeby opowiadać dzieła pańskie, żeby wspominać czyny, to, co Bóg dokonał w przeszłości. Żydzi mieli w ogóle bardzo rozwinięty ten system pamiętania, opowiadania całej historii. Przecież Pismo Święte było spisane tam ileś set lat później, ale wcześniej to wszystko w głowach noszono. Całe pokolenie nosiły te historie w głowach, tak? Opowiadali, uczyli swoich synów, ci opowiadali tyle razy, aż zapamiętali następne pokolenie i tak dalej. To wszystko musiało być wyuczone. Po co? Żeby przeszłość dawała ci siłę w przyszłości. Nie pamiętam, ktoś powiedział takie słowa, że naród, który nie jest świadomy, nie zna swojej przeszłości, nie ma też przyszłości. My jako lud Boży, jeżeli nie znamy tego, co nie pamiętamy, bo wiecie, to się wydarzyło, jak sobie przypomnimy, to mówimy chwała Bogu, ale jeżeli nie mamy na świeżo cały czas, co Bóg zrobił w moim życiu, co wspaniałego się wydarzyło, to nie będę miał siły teraz i dzisiaj. I dlatego to jest ważne. Tyle wam chciałam powiedzieć. I że Boża obecność to jest coś, co cały czas jest wśród nas. I miałam takie przekonanie, żeby modlić się w ogóle o nas jako Kościół cały, że potrzebujemy takiego głębszego objawienia tego, jak Bóg jest wśród nas. Bo mamy to zrozumienie, że jak uwielbiamy Boga i odczuwamy wtedy, przenosimy swój wzrok na Boga, tak na Nim się tylko skupiamy, to wtedy czujemy ulgę, czujemy tak Bożą obecność i tak dalej. Ale musimy mieć głębsze objawienia w trakcie... Jestem w szkole, jestem w pracy, ktoś mnie mija na ulicy. Na sam koniec wam powiem tylko jeszcze jedną historię, bo muszę ją powiedzieć. Gdzie można Bożą obecność odczytać? Czytam ostatnio taką książkę, świadectwo, na pewno, że się widzieli ten film, jeden z tego cyklu, Palec Boży, Nieokiełznana miłość, gdzie jest tam opisane, jest pokazane takie małżeństwo, które wyjechało do Chin i założyło sierociniec dla dzieci niepełnosprawnych. Ktoś widział ten film? Więc czytam świadectwo życia tych ludzi. To jest dziewczyna Val, jej mąż Mick. Oni byli bogatymi ludźmi. On był biznesmenem, ona była logopedą, żyli sobie super dobrze w Stanach. Bóg zaczął do nich mówić, że mają wyjechać do Chin. Na początku to była jakaś południowa Azja. No, w każdym razie doszło do tego, że w końcu pojechali do tych Chin, sprzedając cały majątek, zostawiając super pracę. Po prostu Bóg całkowicie zmienił ich serce. Z takich letnich chrześcijan stali się gorącymi chrześcijanami. I ta dziewczyna opowiada o tym, że jak Bóg zaczął ich kierować do dzieci,
to jest ciekawe, że na początku myśleli, że to będą po prostu dzieci, ale potem się okazało, że Bóg zaczął kierować ich serce do dzieci niepełnosprawnych, takich dzieci bardzo mocno niepełnosprawnych, takich, które są wyrzucane na ulicę, wiecie, po urodzeniu. I ona opisuje przypadek, kiedy pierwsze dziecko trafiło do ich rąk. Bo w tych Chinach było im ciężko uzyskać te dzieci z sierocińców. No, ona opowiada, tam nie ma żadnych praw, tam trzeba znać ludzi i mieć relacje z tymi ludźmi, żeby ci zaufali. Więc trwało, że aż oni sobie wyrobili te relacje. I kiedy trafiło pierwsze dziecko do nich, to było dziecko, które było wcześniakiem, miało rozszczep podniebienia, rozszczep wargi, a miało dziurę w sercu i nie można było zidentyfikować jego płci, bo takie były tam dziwne rzeczy. I było jeszcze psychicznie, było widać, że coś jest psychicznie nie tak. To było dziecko, które podobno się mieściło w ręce, tak maleńkie. Było całe owinięte jakimś ręcznikiem, nie było myte od urodzenia, bo nikt się nie chciał tego podjąć, więc było całe, miało odparzoną skórę po prostu. I ona mówi, że jak to dziecko trafiło w jej ręce już fizycznie i ona zaczęła rozwijać ten ręcznik, w którym to dziecko jest i zobaczyła ten szkielecik pokryty tymi, to powiedziała, że to było jak rozwijanie Bożej chwały, tak powiedziała. Że po prostu tak jakby coraz większa jasność z tego dziecka biła. I jak ona rozwinęła, to ona widziała, że ona stanęła twarzą w twarz z Bożą chwałą i że chce robić to do końca życia. To było jej pierwsze doświadczenie. I ona powiedziała, że za każdym razem, kiedy następne dziecko trafiało w ich ręce, to było za każdym razem nowe objawienie Bożej chwały. I ona mówi, że to jest trudno wytłumaczyć człowiekowi, jak blisko Boga się czują, kiedy zajmują się tymi dziećmi. Jakie zrozumienie Bożej miłości, właśnie tej łagodności, Bożego serca się ma, kiedy mogą brać te dzieci w ramionach. Ona mówi, nawet wtedy, kiedy te dzieci umierają w ich ramionach. I myślę, że ale w tym wszystkim jest kobietą, ma same małe dzieci i jej serce mogłoby nie wytrzymać, tak, po ludzku. Ale mówi, że w tym wszystkim jest tyle łaski, że chciałabym tak umieć. Wiecie, nawet w beznadziejnych, powiedzmy, przypadkach, które łamią ci serce, w przypadkach, w których nie masz po ludzku sił, móc rozpoznawać Bożą obecność i Boże błogosławieństwo. Więc wstańmy, kochani. Chciałabym się modlić o nas jako Kościół. Boże, my chcemy więcej odczuwać Twojej obecności. Chcemy być wrażliwi, chcemy, żebyś Ty, Panie, wyszlifował naszą skórę, żebyś wyszlifował nasz wzrok, nasz słuch, żebyśmy mogli w naturalny sposób odbierać to, gdzie Ty jesteś, żebyśmy nie byli tak nieświadomi, że przychodzimy koło Ciebie i Ty jesteś tuż obok, a my Ciebie mijamy po prostu. To jest coś strasznego, że możemy Ciebie ignorować, bo jesteśmy tak bardzo zajęci swoimi lękami, swoimi emocjami, tym wszystkim, co nas przytłacza, jakimiś zwykłymi niedogodnościami w życiu. Boże, my chcemy jako Kościół wejść w głębszy poziom, większe objawienie Twojej obecności, żeby móc rozpoznawać Ciebie i uwielbić Ciebie, bo Ty nie tylko chcesz się nam pokazać, Ty chcesz się pokazać, żebyśmy mogli Cię uwielbić, żebyśmy mogli Ci oddać cześć, żeby nasze życie mogło się wyprostować w tym momencie. Bo kiedy pojawiasz się Ty, kiedy Ty wchodzisz do pokoju naszego życia, to wszystko się prostuje i nie ma żadnych lęków, nie ma żadnych problemów. Boże, ja wołam teraz za nami, żebyśmy weszli głębiej do tej rzeki, bo tam są większe głębiny, więcej chcemy doświadczać tego. Nie chcemy patrzeć na innych chrześcijan, którzy robią pewne rzeczy, że ktoś nam może imponować nawet pod kwestią, w kwestii uwielbienia czy ruchu, czy tańca. Nie chcemy patrzeć na to, co jest normalne w naszej kulturze, czy co jest normalne w naszych czasach. Chcemy pójść dalej i głębiej, bo od Twojego tronu płynie rzeka i chcemy wejść do miejsca, gdzie już nie będziemy chodzić sami po dnie, nie będziemy kontrolować sytuacji, nie będziemy kontrolować tego, jak to wygląda przed innymi ludźmi, tylko będziemy w miejscu, gdzie trzeba będzie pływać, gdzie trzeba będzie dać się porwać Twojemu nurtowi, gdzie będziemy mogli się dać zanurzyć razem z głową i ufać, że Ty nas tam utrzymasz pod tą wodą. Boże, chcemy, żeby Twoja obecność była uhonorowana i honorujemy Ciebie teraz tutaj, na tym miejscu. W jakikolwiek sposób się objawiasz, ja Ci dziękuję, Duchu Święty, za te wszystkie
momenty, kiedy poruszałeś nasze serce do tej pory, kiedy zwracałeś naszą uwagę, kiedy poruszałeś, kiedy nasze serca pałały pod wpływem Twojego słowa, kiedy pałały, kiedy były gorące. Dziękujemy Ci za te wszystkie momenty, chcemy tego więcej, chcemy mieć sny od Ciebie, chcemy mieć widzenia, chcemy patrzeć na twarze ludzi przechodzących ulicą i mieć objawienie Twojej chwały, chcemy widzieć chwałę Twoją w tych ludziach, nawet jeszcze zanim się nawrócą, chcemy widzieć chwałę u swojej rodzinie, wśród swoich bliskich, wśród swoich dzieci, chcemy uwielbiać Ciebie, chcemy kochać Ciebie w ten sposób, że honorujemy też innych ludzi. Chcemy zapraszać Ciebie, chcemy odłożyć wszelkie emocje, wszelkie ciężary, które nas męczą, które nas przyginają do ziemi, które nie pozwalają Ciebie dostrzec. Chcemy pokutować z tych zamkniętych oczu i zamkniętych uszu. Chcemy, żebyś przyszedł i żebyś je otwierał w imieniu Jezusa, żeby było otwarte, szeroko otwarte. Żebyśmy mogli płakać, żebyśmy mogli się śmiać z powodu Twojej obecności. Żebyśmy byli kierowani, sterowani przez Ciebie, Duchu Święty, a nie przez ludzkie reakcje naszego ciała czy przez ludzi, którzy są wokół nas. Chcemy chodzić innymi torami. Chcemy być jak takie tramwaje, które skręcają, ponieważ są na torach, a nie dlatego, że ktoś im kazał w prawo czy w lewo. Chcemy być na Twoich torach, Duchu Święty. Chcemy być tylko w Ciebie wpatrzeni, każdego dnia zakochani w Tobie. Także nawet ktoś przyjdzie, zrobi nam krzywdę, a my tego nie zauważymy. Albo po prostu spłynie to po nas. Bo będziemy tak mocno poruszeni Tobą, Twoją obecnością. Bo nie da się nie zauważyć Ciebie, kiedy Ty jesteś. I nic nie jest takie same, kiedy Ty przychodzisz. Wszystko się zmienia. Chcemy się spotkać z Tobą. Chcemy się spotykać cały czas. Niech ten Kościół wkroczy w takie głębsze miejsce Twojej rzeki. Chcemy popłynąć Twoją rzeką od Twojego tronu. Chcemy pływać, chcemy już pływać. Nie chcemy chodzić po ziemi, nie chcemy kontrolować tak mocno siebie. Chcemy, żebyś Ty był na pierwszym miejscu w każdej sytuacji. Nawet jak płaczemy, nawet jeżeli jest tak ciężko. Chcemy, żebyś Ty był uwielbiony przez to, że Ciebie zauważamy i na Ciebie patrzymy, że Ty rozweselasz nasze oblicze. Dziękujemy Ci za to namaszczenie. Dzisiaj dziękujemy Ci za nowe kierunki. Dziękujemy Ci, Tato.